Argumentacja odwracania uwagi, zwana także fałszywym tropem, jest błędem logicznym polegającym na, jak nazwa wskazuje, próbie odwrócenia uwagi oponenta, jak i widowni, od tematu dyskusji i skupieniu jej na innym zagadnieniu. Jest to zabieg wyjątkowo popularny w polityce, gdzie zamiast odpowiadać na trudne i niewygodne pytania, o wiele wygodniej jest na przykład formułować zarzuty względem polityków przeciwnej partii. Co dosyć istotne jednak, samo odwrócenie uwagi może być w istocie osiągnięte za pomocą bardzo logicznego i spójnego argumentu. Błąd odwracania uwagi polega na tym, że nawet najbardziej merytoryczna wypowiedź, która nie odpowiada na pytanie lub nie odnosi się do tematu dyskusji, jest z założenia nieistotna. Weźmy dosyć prosty przykład. Panie pośle, pojawiły się oskarżenia korupcyjne względem pana kampanii wyborczej. Jak pan się ustosunkuje? Chciałbym zapewnić wszystkich obywateli, że ja oraz moi pracownicy zawsze ciężko pracujemy w ich interesie. Jak widzimy, reporter zapytał posła o odniesienie się do zarzutów korupcyjnych, a polityk, chcąc zmienić narrację, opowiedział o swojej pracowitości, lecz nie potwierdził ani nie zaprzeczył stawianym zarzutom. Weźmy coś bardziej realistycznego. Minęły już 2 lata od czasu wprowadzenia ustawy X i jak dotąd nie zauważyliśmy poprawy w stopie bezrobocia. Od pierwszej chwili, gdy zostałem ministrem, ciężko pracowałem nad poprawą sytuacji najuboższych. Łatwo krytykować nasze starania, ale nie pamiętam, aby poprzednia ekipa odniosła na tym polu jakikolwiek sukces. A jeżdżąc po kraju, spotykając się z wyborcami, widzę ich zadowolenie z naszej ciężkiej pracy. Tutaj odpowiedź polityka jest bardzo zbliżona do takich, które słyszymy w codziennym życiu. Oczywiście żaden z tych elementów, nawet jeżeli wypowiedź byłaby całkowicie prawdziwa, nie odnosi się do krytyki, że prowadzona polityka przeciwko bezrobociu nie zdaje się przynosić rezultatów. Odwracanie uwagi ma często także miejsce w mediach poprzez sposób, w jaki raportowane są niektóre wydarzenia. Na przykład uczniowie organizują strajk, ponieważ chcą, aby ich opinie były także brane pod uwagę przy decydowaniu, jak szkoły powinny być zarządzane i jak powinien wyglądać program nauczania. Lecz w tej całej zawierusze nikt nie zadał sobie pytania, a co z nauczycielami? To oni są najbardziej ignorowani przy kluczowych decyzjach i to oni mają najwięcej do zaoferowania. Uczniowie jednak o tym nie pomyśleli. W tej sytuacji reporter podnosi sprawę braku wpływu nauczycieli jako odwrócenie uwagi od faktu, że uczniowie domagają się głosu w decyzjach, które ich dotyczą. Błąd, subtelniejszy niż w poprzednich przykładach, polega na tym, że reporter sugeruje, jakoby walka o prawa uczniów w jakiś sposób wykluczała w jego oczach ważniejszy postulat poprawy wpływu nauczycieli, choć przecież jedno absolutnie nie wyklucza drugiego. Sposób raportowania w dodatku obarcza poniekąd odpowiedzialnością uczniów, obrazując ich jako egoistów. Jak się zatem bronić przed błędem odwracania uwagi? W pierwszej kolejności oczywiście musimy zauważyć, że jeden z interlokutorów zmienił temat dyskusji. Jest to prostsze, gdy sami zadajemy pytanie, wszak wiemy, jaką odpowiedź chcemy uzyskać, ale wymaga to nieco większej koncentracji, gdy jesteśmy jedynie widzami. Najprościej możemy rozpoznać ten błąd, koncentrując się na podmiocie oryginalnego pytania czy dyskusji. Wracając do wcześniejszego przykładu, podmiotem pytania jest ustawa X przeciwko bezrobociu. W odpowiedzi zaś brakuje jakiegokolwiek odniesienia się do tej ustawy. Zauważywszy już zastosowanie tego zabiegu, mamy kilka opcji do wyboru. Możemy wypunktować odpowiedź, zwracając uwagę, że w żaden sposób nie odnosi się do zadanego pytania. Możemy skierować dyskusję na oryginalne tory, zadając nasze pytanie powtórnie. Jeżeli interlokutor wciąż nie odpowiada na pytanie, powtarzanie oryginalnego pytania ponownie będzie mocno jasno pokazywało widowni, że interlokutor unika odpowiedzi. Wreszcie, w bardzo skrajnych przypadkach możemy odkryć, że nasz interlokutor, mimo wielu prób, nie jest chętny odpowiedzieć na zadane pytanie. W tej sytuacji warto czasem przerwać dyskusję, jednak wyjaśniając, że czynimy to z powodu ciągłego odwracania uwagi drugiej strony, a nie z powodu niechęci prowadzenia dialogu generalnie. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, szerować ze znajomymi i zostawić komentarz. Do zobaczenia.